było bardzo dużo wyszło. Czyli warzywniaków było dwóch, pasmateria jedna, sklep z materiałami jeden, sklep mięsny jeden, sklep spożywczy jeden, sklepik rodzaju 1001 drobiazgów jeden, restauracja pod orłem w tym budynku. Lewa strona była duża sala restauracyjna, a po prawej stronie od wejścia osobny był bar typowo piwny. Ludzie bardzo ją lubili. Była bardzo hucznie odzwiedzana. No i była jakaś historia, tu się często spotykali myśliwi. No wiadomo, że to był myśliwy, no to byli pracownicy, jak to się mówi, z danego resortu. No i pewnego dnia, to było na jesieni, podkute buty, a to dosłownie tu huk słychać na tym bruku. KBW z góry leci. Co się okazało? Pokłóciło się to dwóch tych strzelców jakichś wyborowych. Jeden miał sobę ze sobą i ten zastrzelił sobę. Ale nie wiem, jak to się później skończyło. No. Ale dosyć długo była ta restauracja. Później ona została zlikwidowana, coś z tego nie pamiętam, kiedy to było zlikwidowane. Na jej miejsce powstał Magiel i sklep spożywczy, razem wzięte co zamen i pralnia chemiczna. Następnie byłam tu, na tym placu, w Szesztoku. Była mała, prywatna fabryka farb olejnych. No i potężny skup opakowań szklanych. Był krawiec i był szewc. I fryzja od początku. Czyli prawdę mówiąc, jak na tą jedną ulicę, to była bardzo bogato zaopatrzona. Wszystko na biskupi. Na tym jednym ciągu, jak tu się zaczynało, to się kończy. No, ile tu jest? 120 metrów do skrzyżowania? Byśmy musieli podzielić ten okres, prawdę mówiąc, na dwa etapy. Pierwszy okres, 45 do odejścia Stalina i następny, no aż do dzisiejszego dnia z różnymi tam przerwami. Czyli pierwszy okres, kto zamieszkiwał całą już tą ulicę Biskupią, przeważała ludzie na dosyć znacznych stanowiskach Urząd Bezpieczeństwa. Było bardzo dużo pracowników Urzędu Bezpieczeństwa cywilnego, mundurowego i tak dalej, i tak dalej. Następnie zostało trochę Niemców. Jeszcze mieszkali Niemcy normalnie, mieszkali tutaj Niemcy. No i Polacy. Co ciekawe, że bardzo sympatycznie się układały stosunki między tymi ludźmi. Naprawdę pamiętam, była obojętnie, kto tam był, tym Urząd Bezpieczeństwa, czy tam kimś innym, obojętnie w co wierzył. W każdym razie to jest dosyć paradoksalna historia, bo bardzo wysoko postawiony ubowiec, to w ogóle ludziom głosy dęba stawały, miał dwie córki, zdaje się bliźniaczki, z tego co pamiętam, i były przyjęte do pierwszej komunii świętej. Środkiem ulicy, nie chodnikami, cała taka brygada, jak to się mówi, elegancko ubranych, rodziny i ulicą do kościoła Chrystusa Króla na ulicy Rogaczewskiego. I później się zmieniło. Zmieniło się po śmierci, no, pierw Bieruta, później Stalina. I nagle Niemcy zaczęli wyjeżdżać. Przecież już do Niemiec na stałe. Ma się rozumieć, nie DNRD, tylko DNRF. I powstały luki mieszkaniowe. I nastąpił napływ repartiantów ze wschodu. Przede wszystkim to byli Wilniacy z Litwy, z tej Republiki Litewskiej. Bardzo dużo napłynęło. To byli prości ludzie, wielodzietni. Pamiętam te rodziny. No, śmiesznie z nimi się rozmawiało, bo oni mieli ten akcent z zaleciałościami. Wiadomo było, że na końcówkę to się kończyła CZ. No, tam Suboć, tam Daruszewicz. To tak się bardzo łatwo. Nawet mogli nie otwierać ust, podali nazwisko, człowiek już był zorientowany, skąd ludzie, powiedzmy, pochodzą. Jak się układały stosunki z nimi,
zasady też byli życzliwi, by się zaprzyjaźnili, oni byli obcy, oni potrzebowali pomocy tutaj. Wiadomo, że nagle oni tam pozostawiali majątki, drudzy prawdę mówiąc nic nie mieli, że jednak ta pomoc na tej źlicy była im udzielana. Ludzie się po prostu, jak pamiętam, to rzecz, której w ogóle brakuje w dzisiejszych czasach u nas. Współżycie międzyludzkie było fantastyczne. To współżycie ludzkie było wzajemna pomoc w każdej sytuacji. Jeżeli jakaś rodzina się do kogoś zwróciła o jakąś pomoc, no ma się rozumieć w ramach rozsądku, że można było tej pomocy udzielić. Jeżeli ta pomoc była większa, po prostu kilka rodzin zbierało się, to przeważnie się rozchodziło o sprawy finansowe, bo były historie, jednak Urząd Bezpieczeństwa działał, były zatrzymania. I na czym polegało jeszcze właśnie współżycie w tych latach? Bardzo to była kapitalna historia. Wszyscy wiadomo szli do kościoła na tą mszę. Zaznaczajmy, że to jest okres zimowy. Zimy w tamtych latach były bardzo surowe. Były bardzo śnieżne. Ta biskupia zasypana, zawiana, te wiatry wiawały. Mężczyźni po kościele, jak zwykle, wszyscy w garniturach, w krawatach. Wrócili do domu, wzięli, jak to się mówi, cieplejszy szali, zdjęli te płaszcze, jakąś kutam coś nałożyli na siebie, sweter, łopaty i odgarnianie śniegu i z ulicy, i z chodników było robione. Nikt ich nie namawiał, razem wspólnie dochodzili do wniosku, trzeba zrobić, bo jednak to się chodzi, to nie można było przechodzić przez ulicę i tak dalej. I druga sprawa, okres zimowy mijał, następowały bardzo popularne w Polsce było, zanim nastąpiło Boże Ciało, jednak były Zielone Świątki. I Zielone Świątki należały przede wszystkim do nas, do chłopców, do dzieciarni. No byliśmy otoczeni naokoło fosami, różnymi twierdzami, fortecami, a tam rosł tatar. Całe naręcze tego tataraku. Ulica Biskupia to jeden drugiego prześcigiwał w majeniu wejścia do klatki schodowej. Przepięknie to wyglądało. To było tatarakiem przymocowywane, że czuło się jakby człowiek szedł, prawdę mówiąc, przez jakieś korso zielne, kwiatowe. Wyczuwało się fantastyczny zapach tataraku, bo on ma bardzo specyficzny zapach. Przez starych cukierników był dodawany, bo był robiony w cukrze i był dodawany do szlachetnych tortów, do wyrobu, właśnie tatarak. Zbliża się 1 maj. Owszem, był okres, kiedy było polecenie magistratu, dla mnie tak ludzie nazywali, ten PGM, czy tam jak to się nazywało, administrację, jak to się mówi. Ale w późniejszym okresie raz to robili, raz nie, a to bardzo ładnie wyglądało. Ja osobiście, w związku z tym, że mieszkałem w centrum tej biskupiej ulicy, tu na skrzyżowaniu samym, normalnie załatwiłem wapno, zamoczyłem na 2 dni, we wszystkich wiatrach, jakie miałem w domu, później musiałem je pomyć, bo bym dostał bury w domu. Ojciec był dosyć surowy, bardzo mnie kochał, ale był surowo, byłem wychowany. I sam wymalowałem pędzlem, łapkowcem, wymalowałem krawężniki na całym skrzyżowaniu. I rano jak to pięknie wyglądało, bo ja nie żałowałem wapna, że to było mocna ta biel. A ja się nauczyłem malować wapnem, bo mieliśmy sad u góry, na samym wzgórzu, tam gdzie są właśnie te boiska, to są pozostałości całego kompleksu sportowego, tego schroniska młodzieży niemieckiej. Ja straciłem, prawdę mówiąc, skarb, bo zaufałem jednej osobie i pożyczyłem książkę adresowo-telefoniczną Wolnego Miasta Gdańska z 1938 roku. Było wszystko. Imiona, nazwiska, telefony. Było bardzo dużo telefonów. Prawie już każda kamienica miała telefon. I były właściwie nazwiska z tytułami. Do czego zmierzam? Po wojnie w naszym domu mieliśmy uciążliwą sąsiadkę, sąsiadów od spodu.
mama była bardzo wrażliwa. Och, ten zapach, ten. No i ojca zmusiła, słuchaj, zerwij tym przez pokoju tą podłogę i weź, załóż jakąś izolację, żeby tu mi nie leciało do góry. No i ja pamiętam, no taki chłopaczek byłem rezolutny, ja lubiłem majsterkować i to ojciec mówi, to weź oderwij. No jak to się nazywa przy podłodze, ten. O, listwy te, no. I ja oderwałem tą listwę. I spod listwy, w stanie idealnym, tej wielkości, wizytówka, bielutka, tak jak były emaliowane garczki, na czarno, doktor, pierwsza litera i wywiało mi to nazwisko, na B się zaczynało to nazwisko. I ja miałem schowaną tą wizytówkę właśnie, no tak, wizytówka drzwiowa, bardzo wyrazista. Niemcy lubiali mieć takie duże, bo te mieszkania miały potężne drzwi wejściowe, no to były wrota dosłownie. I trafiła właśnie do mnie książka, ta, przez przypadek dosłownie. I ja sprawdziłem, co się okazało, to był doktor z NSDAP i tak dalej, na bardzo wysokim stanowisku. I wtedy ja zrozumiałem, czego. Mama męczyła się przez pół roku, salon w naszym domu, całe sklepienie wężykiem naokoło, były same hakenkreuze, artystycznie wmontowane. Czyli cały sufit był farbą olejną, no ale to tynki były bardzo dobre. No i mama po prostu brała i czyściła. Później tak się malowało. Nie było emulsji, to się malowało. Wiadomo, czytam z czymś tam ojciec mieszał tą farbą. Z latami to, znaczy nie można było odróżnić, tak? Ale widać było ten szlaczek. Na środku salonu był to koło takie rzeźbione, od tego miejsca była ta rurka z gazem, tam były na pewno lampy, żerandole i inne rzeczy. To samo jak piece, były fantastyczne piece z koronami, piękne kafle i białe, i inne odcienie, i seledyn. Wszystkie miały kawiorki, nazwali kawiorki, duchówki, to różne nazwy były. No i oprócz tego na ścianie frontowej pieca była fantastyczna, też odlana i wypalona w glinie stenka rodzajowa. To były przepiękne rzeczy. To zaczęło być likwidowane przez głupotę samych ludzi. Po prostu, ano ten piec się nie palił, to wzywali administrację, bo to przecież wiadomo, administracja to wszystko robiła. I oni co robili? Korony znikały. Jak ktoś upilnował, to duchówka została. Duchówka też nie znikała. Po prostu był przestawiony piec, bo to się nazywało przestawienie pieca i koniec. A przestawienie pieca to było wszystko robione przecież w okresie tych pierwszych lat po wojnie. Pierwsze dosłownie. Zimy były bardzo ostre i surowe. A czym się paliło? Paliło się meblami gdańskimi. Normalnie meble, no nie było czym palić. Nie było czym palić i dlatego palono dosłownie zabytkowymi meblami gdańskimi było palone. W późniejszym czasie dopiero, bo okna były też nieszczelne, szyby były kompletnie powybijane, zaczęły napływać dostawy dosyć duże do portu unroskie. I pamiętam, ojciec załatwia naszą posesję mieszkaniową, całą ilość tego szkła. Pamiętam, to szkło było fantastyczne. Ono było bardzo cienkie, a strasznie mocne, że było kapitalne to szkło, to pamiętam. Już ojciec sam stawiał te szyby, sam je kitował. Osobny temat by był, trzeba byłoby poruszyć, co było przed wojną, a co zostało po wojnie, jeszcze zostało, a zostało w sposób bezmyślny zniszczone. Trzeba by było wrócić jeszcze, dlaczego ta aglomeracja ulicy Biskupiej, całej Biskupiej, prawdę mówiąc, została zachowana na stanie, prawdę mówiąc, idealnym. Te stłuczki, szyb i tak inne historie, jakieś odpryski od serii karabinów maszynowych, czy to. Ale nie zostało nic zburzone. To wszystko było powodem, ponieważ nie był żaden samolot na tym terytorium tutaj nie mógł się dostać. Ponieważ u góry była potężna bateria dział zenitowych. Pamiętam jako dziecko, to wiadomo, że nie było już tych przyrządów jakichś nawigacyjnych, obserwacyjnych, ale ja strasznie lubiłem się, jeden kręcił,
a ja na tym takim, już wiadomo, że nie było tej ceracji, czy tam tej obicia i na tych krzesełkach metalowych człowiek siedział tak i sobie, to było na najwyższych wzniesieniach. Zamontowane te. Znaczy dokładnie, znaczy wiem, w którym miejscu dane działo stało, to palce bym pokazał. No to już taka bardziej przyziemna rzecz, jeżeli ktoś odchodził z tego padołu ziemskiego, to wszyscy byli. Czy utrzymywano kontakt z daną osobą, czy nie? Nie mieszkała tu i wszyscy byli w momencie pochówku na tych. Nie chowano na Salwatorze. Tam była kaplica i dom grabarza. Nam rodzice zabraniali. I był zakaz chodzenia po cmentarzu. To pamiętam, no to jednak ja przestrzegałem tej zasady i nie wolno nam było chodzić po cmentarzu. Jedyna rzecz, kiedy byłem już bardzo daleko, bo byłem już tam na Chełmie i ten cmentarz żydowski mi się strasznie podobał ze względu na te przepiękne grobowce w kształcie trumny z tego marmuru, że to kolorowe było, że tak ślicznie to było. To tam chodziłem, bo mama mnie nie sprawdziła, ojciec nie sprawdził, mnie to mogłem. A i tak nie przyznałem się, że tam chodzę. Ale tam to zapamiętam bardzo dobrze, bo tam mnóstwo godzin spędziłem. No spędziłem, bo lubiłem tam chodzić. Mi się podobały te schody. Przepiękne schody, szło się centralnym, tymi schodami na poszczególne te tarasy. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo.